jak zaczynamy lekcję, ręka na pierśni, flagi do góry i zaczynamy. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze jest biel i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste, takie są nasze barwy ojczyste. Witam wszystkich w plenerze na drugiej lekcji, która odbywa się w parku w Palatań. Rozpoczęliśmy nowy rok, czyli mówimy żegnajcie wakacje. Witaj, polska szkoła. Szkoła Fryderyka Chopina się kłania. Przepiękny wrześniowy, rześki poranek sobotni. Ameryka po polsku dzisiaj odwiedziła polską szkołę imienia Fryderyka Chopina w Palatań, ale w innych warunkach oczywiście niż normalnie z racji pandemii, ale z racji też kreatywności ludzi zaangażowanych w właśnie prowadzenie polskiej szkoły. Mariola Ptasińska jest dzisiaj z nami. Mariolu, co tutaj się dzieje? Dzień dobry, witam. Szkoła Fryderyka Chopina, klasa 6B. Co się dzieje? No wiadomo, że pandemia trwa i mamy takie, a nie inne warunki, więc postanowiliśmy naszą drugą lekcję ze względu na deszcz, jaki miał miejsce tydzień temu, zrobić w parku, czyli zrobić w plenerze. Dlatego, że w plenerze możemy zachować dystans, mogą dzieci czuć się bezpiecznie. Oczywiście jest to lekcja polegająca na tym, że rozdamy świadectwa, bo nie mieliśmy możliwości, słuchajcie, rozdać tych świadectw z poprzedniego roku, czyli rozdamy świadectwa, rozdamy nagrody, porozmawiamy jeszcze raz, jak minęły wakacje, co było najtrudniejszego w te wakacje, bo były to inne wakacje, co dzieci uważają i jakie mają uwagi, jeżeli chodzi na nauczanie na odległość, bo Polska Szkoła imienia Fryderyka Chopina mamy nauczanie na odległość, czyli spotykamy się przez komputery, gdzie możemy rozmawiać, jest to teraz bardzo dobrze zorganizowane, tutaj ukłony do naszej dyrekcji, pani Ewy Górskiej, pani Wandy Antczak, która to odbiera telefony od nas w nocy i o północy, bo jak wiecie, nie wszyscy rodzice, jak i również nauczyciele znają się na komputerach, umieją jak to obsługiwać, więc ta oprawa techniczna, jeżeli chodzi o naszą szkołę, jest teraz od września o wiele lepsza, bardziej zorganizowana, aniżeli miało to miejsce w marcu, kiedy wszyscy byliśmy zaskoczeni, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, korzystaliśmy z tego, co po prostu żeśmy mieli. Teraz jest to zorganizowane, można wejść na naszą stronę www.fryderykchopin, można wszystko zobaczyć, rodzice mogą sprawdzić zadania domowe, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj lekcja w plenerze. Moi uczniowie, jak widzicie, wspaniali rodzice, no bo wiecie, że polska szkoła bez rodziców by nie istniała. Tata Roberta Juniora. Okay. Mirek Smakowski, tata Patryka. Smakowski to znane nazwisko, bardzo często jako właśnie sponsora. Co jakby skłoniło ciebie do tego, żeby posłać dziecko do polskiej szkoły i dlaczego wspierasz działalność szkoły? Znaczy ja zawsze byłem taki propolski i mi się to podoba, że w Ameryce poza granicami utrzymujemy ten styl i ten porządek. Akurat polska szkoła złożyła się, że jest obok mojego biznesu, to postanowiłem być częścią sponsorstwa całej szkoły. Cała trójka moich dzieci chodziła do szkoły. Jestem za tym i mi się to podoba. Uważam, że tak powinno być. My jako rodzice powinniśmy tym dzieciom właśnie zapewnić to w Ameryce, żeby poznały nasze korzenie, poznały język polski, bo nigdy nie wiadomo, czy one tu zostaną, czy będą chciały wyjechać do Polski, czy będą chciały wyjechać w świat. Mają dwa języki, nie powinni nigdy zapomnieć o polskiej tradycji i uważam, że no, szkoła Fryderyka Chopina jest tą szkołą, która akurat o to w 100% dba i wszyscy są z tego zadowoleni. Szefowa komitetu, Wiola, mama Filipa i Alana. Powiedz, co wam daje przynależność właśnie do tej wspólnoty, do szkoły polskiej? Radość. Dzieciaki fajnie się uczą polskiego, poznają historię, geografię i można fajnie z nimi pogadać. Poznajemy resztę rodziców, innych ludzi, inne rodziny. Ta atmosfera takiej polskości w polskiej szkole chyba to najbardziej nam się podoba, przynajmniej mi. Także nigdy bym nie zrezygnowała i nawet przez ten COVID cały. Myślę, że niedługo wrócimy do budynków, bo jednak czuję się tą polskość bardziej tam niż przez Zoom. Ale póki co jest super, nie narzekamy, bardzo fajnie wszystko przebiega, bardzo fajna organizacja ze strony polskiej szkoły, także dziękujemy. Ja co roku zadaję sobie takie pytanie i moim dzieciom zadaję to pytanie, czy warto chodzić do polskiej szkoły? No każdy rodzic co roku, gdy odbiera to świadectwo, myśli sobie tak, no po cóż ja będę chodził do tej polskiej szkoły? No przecież mogę w sobotę się wyspać, mogę w sobotę, nie wiem, odpocząć, mogę w sobotę zrobić to czy innego. Słuchajcie, kochani rodzice,
bardzo ważne jest chodzenie do polskiej szkoły. A chociażby dlaczego? Tych punktów jest mnóstwo. Jednym z tych punktów jest to, że wasze dzieci są dwujęzyczne, czyli ich inteligencja jest o wiele wyższa, aniżeli inteligencja dzieci monojęzycznych. Kiedy słyszę wypowiedzi często w towarzystwie lub na Facebook, no bo wiadomo, wszyscy mamy, po co te dzieci prowadzacie do tej polskiej szkoły? A właśnie po to, że co? Że ten nauczyciel z dziećmi rozmawia na różnego rodzaju tematy, tematy, które nie są poruszane w domu, czyli tematy odnośnie literatury, odnośnie historii, odnośnie geografii. Nauczyciel co robi? Zadaje dzieciom czytanie, czytamy, czytamy. Otwieramy nasze książki na pierwszej lekcji i jaką mieliśmy 12 września, pamiętacie, prosiłam was, abyście przeczytali czytankę na stronie 10. Miałam taką możliwość kiedyś spotkać się w towarzystwie i mówię, że jest fajna książka, żeby można było poczytać tą książkę. Jedna z mam odpowiedziała tak, no ale my nie czytamy. A co polska szkoła robi? Polska szkoła daje nacisk na to, dzieci muszą czytać, bo przez czytanie rozwijają swoje umiejętności, rozwijają swoją inteligencję i tak dalej, i tak dalej. Szedłem do klasy pani Katarzyny. Cichutko, bo lekcja już się zaczęła. W polskiej szkole jest bardzo ważne, aby te dzieci miały kontakt ze sobą, czyli nawet jeżeli robimy to na komputerze, a pamiętajcie o tym, że nasza szkoła jest jedną z największych szkół, mamy ponad 60 klas, dlatego w porównaniu z innymi szkołami, które również pozdrawiam, jest nam bardzo ciężko znaleźć budynek, bo nasza szkoła mieści się w high school w Palatine i w Buffalo, te budynki są zamknięte, no wiemy z jakich powodów, więc musimy czekać, aż po prostu zostanie nam otwarte i ciężko nam jest znaleźć budynek dla 60 klas, ale dajemy radę. Słuchajcie, gdy rozdawaliśmy książki i czytałam ogłoszenie naszego komitetu rodzicielskiego, kiedy to padał deszcz w samochodach, rodzice czekali w kolejce cierpliwie na parkingu, odbierali książki, nauczyciele pomagali, rozdawali, czyli nie poddajemy się, jesteśmy. W tych trudnych warunkach jesteśmy i istniejemy i chyba to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, że nie powiedzieliśmy, nie poddaliśmy się, nie poszliśmy na tą łatwiznę i powiedzieliśmy, no po co będziemy to dziecko zapisać do tej polskiej szkoły. Powiedz, czy lubisz chodzić do polskiej szkoły? Tak. Ja lubię chodzić do polskiej szkoły, bo lubię się uczyć języka polskiego i historię, co moi rodzice, żeby wiedzieć, co moi rodzice i dziadków przechodzili przez. I jak pojadę do Polski, to chcę mówić tak, jakbym była w moim kraju. A co lubisz najbardziej w polskiej szkole? Co ci się podoba? Lunch. Czytanie w książkach, bo uczę się historię i pisać po polsku. Czytanie. Nauczyć się historię, geografii od Polski. Żeby znać dużo języków i żeby mieć dobrą pracę i żeby miałem fajne życie. Widzieć kolegi i uczyć. Czyli zabawa z kolegami? Tak. Oskar, powiedz, jak długo chodzisz do polskiej szkoły już? Chyba z 5 lat. I lubiłeś od początku chodzić? No, trochę tak. A trochę nie? Tak. Czyli to wstawanie pewnie rano, co? Tak. Kontakt z dziećmi rodzice mają zawsze. Są e-maile, są telefony. Lekcje prowadzone są bardzo dobrze. Są różnego rodzaju, możemy wykorzystywać na komputerze filmy z YouTube'a, innego rodzaju rzeczy. Dyrekcja umożliwiła nam to, że korzystamy z webinariów z innych polskich szkół z całego świata, czyli możemy porozmawiać z nauczycielami z Anglii, z Irlandii, z Rosji nawet, gdzie polska szkoła również tam istnieje. Jest to wszystko dla nas udostępnione, jest to za darmo. Także sami rozwijamy się i uważam, że jesteśmy rodziną. Dzieci muszą czuć się i rodzice przynależność do swojego heritage, do swoich korzeni, słuchajcie, do tego, że jest klasa, do tego, że możemy, słuchajcie, zrobić na Boże Narodzenie wigilię w szkole, na Wielkanoc, śniadanie wielkanocne, że są konkursy różnego rodzaju, że możemy pojechać do Muzeum Polskiego. Przecież nikt by tak z rodziców nie wpadł na to, okej, jedziemy, klasy ósme jadą do Muzeum Polskiego. Nasza szkoła dołączyła się do tego, że na koniec roku dzieci jadą na wycieczkę do Polski. Także jest mnóstwo tego. Robimy różnego rodzaju apele, akademie. Chociażby to, że mówimy dzieciom o różnego rodzaju organizacjach, rzeczach, które się dzieją, o czytaniu książek. I to jest chyba bardzo ważne. Czytajmy, czytajmy z młodzieżą książki, bo od bajek się zaczyna, ale później ci rodzice jakoś tak troszeczkę zwalniają i na tym się kończy. A potem polska szkoła przejmuje pałeczkę. Powiedz, Mariolu, jeszcze na koniec naszego wywiadu,
czy przyjmujecie zapisy teraz w tych czasach, które wiadomo są inne i jakie dzieci mogą się zapisywać? Słuchajcie, przyjmujemy zapisy, cały czas szkoła przyjmuje zapisy. Wchodźcie na stronę www.fryderykchopin. Dzieci zapisujemy już od trzeciego roku życia. W tej chwili wiem, że szkoła z dyrekcją, z komitetem rodzicielskim szuka miejsc, aby te przedszkolaki mogły się jednak spotkać, być ze sobą. Natomiast od zerówki klasy ruszyły i to ruszyły prężnie. Z tego, co widziałam po pierwszej takiej naszej konferencji wirtualnej, wszyscy zadowoleni. No wiadomo, na początku są różnego rodzaju usterki, pytania i tak dalej, ale wchodzimy pełną parą. Są zapisy. Nasza szkoła jest tylko w sobotę, ale popatrzcie, mamy tyle różnych polskich szkół, więc rodzice mają możliwość wybrać sobie szkołę albo w piątek, albo w sobotę, jeżeli rodzice czują się niepewnie i widzą, boją się pandemii i wolą, aby dziecko miało tą szkołę przez internet, zapraszamy do szkoły Fryderyka Chopina. Jeżeli rodzic czuje się pewnie, może dziecko zawieźć do innej szkoły, gdzie te szkoły są o wiele mniejsze, są, mają swoje sale przy kościołach czy innych budynkach i może tam dziecko zapisać. Ale jest to ważne, aby to dziecko chodziło do polskiej szkoły. Abyście należeli do czegoś, do grupy. Jesteśmy jedną wspólną rodziną. Niech żyje Polska, szkoła Fryderyka i młoda Polonia i dzieło Baczyka. Niech żyje Polska, szkoła Fryderyka i młoda Polonia i dzieło Baczyka.